Dzień dobry w weekendowym vlogu. My jest sobota, my właśnie się ogarniamy. Już dziewczynki nie śpią, przed 8 wstały. Jest prawie 10. No ale dużo do roboty tutaj w domku. I spędziliśmy po prostu poranek tak fajnie wspólnie, razem bawiąc się na dole. Ja się biorę za takie pierwsze sprzątanie domu. Nie wiem, czy też tak mieliście w domu growing up, ale ja tak miałam, jak podrastałam, że rodzice zawsze sprzątali w sobotę rano. Ja bym chciała jakby przejść do tego, bo no, żebyśmy mieli jeden dzień, że po prostu ogarniamy cały dom, sprzątamy raz, dwa. I potem mamy z głowy cały tydzień. Będę próbować tak, plus będę próbować może na przykład, że codziennie coś innego sprzątać i zobaczymy, co będzie działać dla nas jakby jako rodzina, co jest bardziej sprawne. No, John teraz, dziewczynki, wiecie, że Matylda jest na kwarantannie i dzisiaj się obudziła i ma taki lekki katar. Trochę, myślę, że trochę panikujemy. Ale im robi właśnie inhalację, tak just in case, profilaktycznie. No i to wszystko na dzień dzisiejszy. Sprzątanie, zabawa w domu, taki domowy, świąteczny vlog. A prawdopodobnie wieczorkiem po południu obejrzymy sobie film z Matyldą, taki świąteczny. Ja muszę upiec chleb, bo już mam, wystawiłam jutro, muszę wam dać przepis na chleb. No i to wszystko na dzień dzisiejszy. Matylda zauważyła, że mam rękawiczki i co zrobiłaś? Też nałożyła rękawiczki i będziesz mi pomagać sprzątać, tak? Dobra. A tutaj John próbuje położyć Emcie spać. No a my dalej bierzemy się za sprzątanie. No. Are you ready? Yep. Później jeszcze to mnie posprzątane. Dobra, jeden minus takiego domu to jest sprzątanie. Sporo tego jest. No ale. Ale takie życie. Matylda mi pomagała, tak? Już była na zewnątrz z tatą tutaj na. O! Jak mam przejść? Ja wiem. Ja też nie wiem, czy się gdzie. Cześć! Mogę przejść, please? No. Pipi. Oh, I wanted to boop you in the face. I'm sorry. No, chciałam wam pokazać chlebek, który się piecze. Zaraz będzie gotowy. Tutaj już trochę w miarę ogarnięte. Podłóg dzisiaj nie umyję. W ogóle nasz mop. Musimy kupić nowego mopa. Dobra, to w następnym tygodniu. Ja zaraz pójdę z Emcią na spacer. A wiesz co, ty nie możesz iść na spacer jeszcze, dopiero we wtorek, wiesz? Z tatą, tatą będziesz czytać książeczki, okej? Okay? Dziar mówi, nie potrzebujemy mopa, mamy. Mamy mopa. Now you. No, you're
Tutaj John szykuje lunch dla Matyldy, chlebek upieczony. Wygląda ciemniejszy niż naprawdę jest. O, wygląda super. Ja idę teraz z Emcią na spacer. No, taki plan. I chleb stygnie. Emcia mi śpi, w śpiworku swoim. Zawinęłam jej trochę, ale jej jest cieplutko. W sumie nie jest tak zimno dzisiaj. Powiem wam szczerze. Ja idę tutaj spacerować przez las. Muszę wam powiedzieć, że to jest tak uspokajające, ten las. Ta cisza, ptaszki śpiewają. Jest super. Wróciłam i chciałam wam pokazać chlebek, jak wyszedł. Używałam mąkę pełnoziarnistą, dlatego jest taki ciemny. Ale jest naprawdę fajny, chrupiąca skórka. Matylda uwielbia, właśnie robię kanapkę. I zaraz coś zje. Chleb super. Matylda je. Chciałam wam pokazać moją ulubioną ostatnio herbatę. Film nie jest sponsorowany, nie ten, tylko naprawdę ta herbata jest super. Ta seria Grzaniec. Your tea? Ta jest bardzo dobra, ta z miodem, ta też jest bardzo dobra. I jeszcze mam jakąś ze śliwką tutaj gdzieś. Ta jest okej. Ale te są moje ulubione. Naprawdę, uwielbiam je. To jest dla mnie po prostu szok, jak Emma je, bo z Matyldą to nie było tak łatwo, a ta po prostu szuka tego jedzenia. Ohom! Je wszystko, co jej się daje. A Matylda tutaj dwie kawałki chleba je od 20 minut. Ja będę oglądać... Jak zjesz kanapkę. I będę mieć siza. Hey, this is the bath. This is the front. Oh. Ja właśnie się szykuję do pakowania prezentów, ale chciałam wam też pokazać, my dostaliśmy ogromną paczkę ze Stanów i wam nie pokazałam, co jest w środku. Kilka rzeczy jedzeniowe i też halloweenowe i kilka prezentów dla dziewczynek, dla nas ogólnie super rzecz. Chciałam wam tutaj pokazać, co jest w środku. O, tu was zostawię. Tostitos były dwie, świetna zjedzona. John sobie zamówił taki na Halloween taką marynarkę z tym Jack Skeleton i jak znacie Nightmare Before Christmas, to jest właśnie z tego. I tutaj też była muszka do tego, co nie John? Gdzieś, o, tu jest, była jeszcze muszka do tego i to jak jest ciemno, to się świeci w ciemku. Myślę, że naprawdę całkiem spoko na Halloween, jak najbardziej. Jak wiecie, my bardzo lubimy Halloween i to jest coś, co po prostu lubimy, to myślę, że fajna zabawa. Kolejna rzecz dla dziewczynek, które używamy i na okres zimowy jest mega fajne, to są te Boogie Wipes. Nie ma tego w Polsce, ale zamówiłam online gdzieś, po prostu wtedy jest o wiele droższe niż jest w Stanach. Naprawdę wam polecam, jak na katar dziecka, wtedy ten nosek taki nie jest czerwony, aż tak nie boli. To jest super wynalazek, jak macie jakąś odmianę polską, to dajcie znać, bo tutaj jest w środku saline solution. I też aloe vera i naprawdę to nie jest tak jak mokra chusteczka, w ogóle nos nie wysycha, mega sprawa. Co tutaj jeszcze jest? O, tutaj wszystko były super, te torebki są, ja uwielbiam je. My je korzystamy non-stop, żeby coś przenieść, pochować, na zakupy non-stop je używamy. John dostał zegarek z
Gators. Bardzo, bardzo mi się ten zegarek podobał, bo to jest taki sportowy. Mam nadzieję, że będzie nosić. Jak on nie, niestety jest za dużo na moją... ten, ale ja bym sama nosiła. No ale dobra. Dla rodziców i trochę może dla nas, podzielimy się z moimi rodzicami, bo to jest ich ulubiona czekolada, ten Bark Thins. Jak macie okazję spróbować te Bark Thins, to są super. To jest po prostu ciemna czekolada. Niektóre mają na przykład, to jest moje ulubione, to jest z migdałami i z solą, ale też są z różnymi pestkami, jak to mówimy, i naprawdę są super spoko, bardzo mi smakuje. O, jeszcze jeden Water Waves. Dla Matyldy takie jeszcze maseczki dla dzieci z myszką mini. Są takie Disney i no to jest dla czterolatek i w górę, ale ona czasami mówi, że ona też chce, jak widzi, że my mamy maseczkę, to ona też chce. To dla niej się to przyda. Dla mnie, czy myślę, że dla mnie, peanut butter cups, ale te Justin's, tak jak tutaj w Polsce już są te Reese's, to Justin's są nawet lepsze, bo mają ciemną czekoladę. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy na całym świecie. Różne też czekolady ciemne, tutaj są różne rodzaje. A niektóre można znaleźć w Polsce, niektóre nie ma w Polsce, ale takie fajne do spróbowania. Znowu musimy się prawdopodobnie podzielić z Ulą i z Romanem z tym, czy na pewno. A propos Reese's, to tutaj jedno z naszych ulubionych rzeczy, co próbowaliśmy w Stanach, to są te Hershey's Popcorn i też teraz Reese's robi jakby taką odmianę właśnie z Reese's Peanut Butter Cups i tutaj są precelki i popcorn i czekolada. Jeszcze tego nie próbowaliśmy, ale myślę, że też będzie ciekawe. To już pokazałam. O, kolejną maseczkę dla Johna, czy może być też dla mnie, ale it's Florida. Did you see? To on na pewno skorzysta. Czekolady dla mnie, nie chcę się przyznawać, ile tej czekolady jest. Nie wiem, super jest te wet wipes, te z Baby Shark. Takie antybakteryjne, mokre chusteczki też nam się oczywiście przydadzą. Dekoracje takie na okna na Halloween z myszką mini. Super sprawa, bo takich rzeczy to ciężko czasami dostać tutaj w Polsce. O, i ciuchy. O, to też będzie hit na pewno dla Matyldy. To są Crocsy i mamy, ja nie wiem dlaczego mamy dwa rodzaje, nie wiem. Ciąż wiesz dlaczego są dwa rodzaje? No. Jedne są takie zielone z Daisy, a drugie są takie różowe z Frozen. Matyda będzie miała w czym chodzić po ogrodzie. Albo jej damy jedne i powstrzymamy drugie, jak Emcia będzie większe. Możemy też tak zrobić. Bo obydwie są ten sam rozmiar. To może tak zrobimy, po prostu zatrzymamy jedną dla Emcji. Matylda może wybrać, prawdopodobnie wybierze ten różowy z Frozen. No ale te mają myszkę mini, to nie wiem, nie wiem, która wybierze. A drugi zostawimy dla Emcji. Jeszcze taka halloweenowa czapka. Też całkiem spoko. Mamy taką podobną z Grinchem, nie? Tylko to jest świąteczna, a to jest halloweenowa. A myślę, że też będzie super. Pajączki takie fioletowe, też na Halloween. Fajnie, bo te rzeczy są strasznie jakby ciężko znaleźć. Aż taki wybór, jak jest w Stanach. O, dla Emcji skarpetki. Też super, bo akurat ma mało. A, dzisiaj robiłam pranie, mogłam je wyprać. Dobra. Zrobi kolejne pranie. A dla Matyldy Baby Shark podkoszulka. Super. Myślę, że jej się to bardzo spodoba. Taka koszulka też w paski, bardzo ładna. Też całkiem spoko. Dla Matyldy. Oj. Myślę, że jak to założy, to nigdy z tego nie wyjdzie. Taka bluza z Frozen, wiecie, te sprawy, to będzie ogromny hit dla niej. A jeszcze takie spodenki. Spoko, nigdy za dużo takich spodenek nie może mieć.
takie i takie w kropki. Jak ona będzie cudownie wyglądać. Są takie troszeczkę cieńsze, to będą super na lato i to jest rozmiar 4, to idealnie na lato. Super, bo dla niej nic nie mam. Dla czterolatka mam bardzo mało rzeczy, to tutaj super hit. O, w ogóle, aha, to jest fajne, to też jest na Halloween, ale tutaj widać takie małe pajączki, jakie są fajne pompony. I to będzie dla Emci w następnym roku, bo to jest 12 do 18 miesięcy. Super sprawa, naprawdę mega fajne. Dla Emci też taki fajny outfit. Spodenki, tutaj jest kotek. Taki fajny i opasko do tego. Myślę, że super cute będzie wyglądać i to jest na 12 miesięcy. Już niedługo moja dzidzia będzie miała 12 miesięcy. A dla Matydy takie białe, fajne spodnie. Ona będzie naprawdę super wyglądać. Podkoszulka Nike. Też fajnie. O, sukienusia. Nie, to jest sukienusia spodnie, czy tylko sukienusia taka biała. Myślę, że to też będzie latem hit dla niej. Chyba twoi rodzice specjalnie kupili takie rzeczy letnie, nie? Taki hint, żebyśmy przylecieli na Florydę. Fajna, taki joke. I na dwulatkę to też zostawimy dla Emci taki bardzo fajny sweterek z myszką mini. Też myślę, że będzie jej się bardzo, bardzo podobać. Kartkę świąteczną, którą zostawiamy sobie do świąt, zostawimy sobie do choinkę, po choinkę. No i kilka książek, jedna jest taka halloweenowa, Room on the Broom, już sama przeczytałam, bo bardzo, bardzo mi się spodobały te obrazki, są bardzo, bardzo fajne i też takie fajne halloweenowe. The Grouchy Ladybug, myślę, że to jest ten sam autor, który The Bear? Brown Bear. I Caterpillar i tak dalej. Bardzo fajne książki. To myślę, że to też będzie ciekawa książka, żebyśmy sobie poczytali z Emcią i z Matyldą. No i ostatnia książeczka to jest napisana przez Jimmy Fallon. I pięć nocy do świąt. Musimy teraz zacząć czytać z Matyldą. Myślę, że też całkiem spoko. Ja uwielbiam takie książki. U nas zawsze nie może być za dużo książek dla dziewczynek, bo uwielbiamy czytać jak najwięcej do nich. Bardzo dziękujemy za ten super prezent i przez to ten vlog będzie bardzo długi, ale po prostu nie chciałam osobnego filmu nagrać. W sumie powinna była, ale no, nie chciało mi się osobnego filmu nagrywać. To będziecie mieć taki super długi vlog. Mam nadzieję, że ten haul wam się podobał. Bardzo, 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 bardzo dziękujemy za wszelkie prezenty. To jest taki dodatkowy, nie wiem, treat dla nas, żeby dostawać takie paczki. Wiem, że Matylda na pewno się ucieszy. Chyba zrobimy jej taką niespodziankę jutro i pokażemy wszystko naraz. Nagramy dziadkom reakcję, bo myślę, że bardzo, bardzo będzie się cieszyć. Dzień dobry w niedzielę! Tutaj John i Matylda zbudowali sobie fort. Ja. Zamek, przepraszam, zamek. Kolejny chlebek się szykuje do pieczenia. Tutaj jest rośnie. Proszę? Aha, wy się schowaliście, ja was nie widziałam, dobrze. Robię dla nas kawkę. Emcia już najadzona i poszła sobie na pierwszą drzemkę. No i taki niedzielny poranek. Hej Google, pause. Nie chcę się do tego przyznawać, ale stwierdziłam, że przyznam się. Chleb wspaniały, ale jak wyszłam, to powiedziałam Johnowi, a wstawię, jaka będzie różnica. I to nie było wystarczająco gorące. I cały spód jest teraz przyklejony do tego, nawet nie wiem, jak to zdejmiemy. Teraz kroimy tak, pokażę wam, że po prostu górę kroimy i mamy takie kawałki chlebka. O, Emcia je zupkę. Smacznego. I zaraz będziemy coś fajnego robić z Matyldą, tak? Tylko najpierw musimy tutaj posprzątać trochę, co? Tak, Matylda? Bo popatrz na ten bałagan.
Can I have a piece of paper? Oh, mine? Yeah, come in. Yeah, you can pop for mine. You can pop mine, Mommy. Pokazuję palcem. Popatrz. Jedziemy tutaj. Do góry. Hurra! Będzie dużo śniegu. Będę jeździł na sankach. Cieszę się, Pucio. Tak. Czeka was dużo zabawy, mówi mama. A ty zostajesz ze mną. Będę się tobą opiekować. Yeah. Mamy. Oh, we have Netflix and we have HBO. Właśnie edytuję tego vloga, który oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ale miałam wam powiedzieć przepis na chleb. Chleb to jest z Instagrama, z konto Instagrama, które się zaczyna na O. Podlinkuję poniżej i ono właśnie wszystkie ma super tam przepisy. I to się nazywa chleb z garnka. To jest na drożdżach, nie na zakwasie. Mi zawsze wychodzi, oprócz tego, że no, jak coś źle robię, jak na przykład garnek nie jest za gorący. I ja teraz mam fazę na pieczenie chleb i co dziennie lub co drugi dzień pieczę chleb, po prostu bardzo mi smakuje i nie chcę innego chleba jeść. To jest to, jeśli chodzi o przepis i chyba to wszystko, takie rzeczy, co miałam wam powiedzieć, to jest to. To było najważniejsze, żeby przekazać o tym chlebie. No, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja i nasze baby Emma życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego i świątecznego dnia. Bye!